Cześć, witajcie, z tej strony Fas i dzisiaj zagramy sobie w ETS 2. Dzisiaj ze mną jest... Bezo, siemanko. Kupiłem sobie taką ciężarówkę, zaraz wam pokażę lepiej. Ja szczególnie lubię. Zawalisa jest tutaj oczywiście Fasis. I trochę już sobie podliftowałem ją, więc... On zjadany już. No, pewnie. Fajnie, że się nie da. No, ja nie dam. No. Dobra. Masz mnie. No to teraz pojedziemy sobie gdzieś bliziutko, żeby nie stracić dużo czasu. Tutaj zajedziemy. Bez żadnej szczepy, bez niczego. Tak, po prostu pojedziemy sami. O Jezu, teraz wyczuć. Na samym początku. Twoje wyczucie czasu. Wyczuć. Kurde. Kurde, kurde. Dobra, ja jadę poprzestawiać trochę dla świn jedzenia i będę robił nowe pole. No. To muszę porobić trochę. Wiktor gra w Farminga. Czemu znowu mówisz moje imię? Krezo znowu gra w Farminga. Dziękuję. A ja gram w Euro Truck Simulator 2. Chyba, że mówiłeś wtedy o sobie, no bo wiesz. Dziękuję, dobranoc. Dziękuję, dobranoc. Tak jest, człowieku. Tak się niszczy leszczy. To znam takiego jednego. Kogo? Nie pamiętasz? A, tego debila. No i widzicie, jedziemy teraz 133 na godzinę. 140. No matko! No real, człowieku, no real. Jak to nie? No real, bro, no real, bro, no real. A kto mi ustawia, żeby było bez ograniczeń? Nie ja. Bierę się. Czemu? Tutaj jedziemy. 170 na godzinę. Idziemy bez ograniczeń. Nie masz ograniczeń. Ale teraz się zatrzymam. I usłyszymy się po małej przerwie, jak już będę dojeżdżał. No to do zobaczenia zaraz. Witajcie po mojej przerwie. Już dojeżdżamy do tego miasteczka. I tutaj zaraz... O, już dojechaliśmy. I teraz Halo? Chyba... Poczekaj. Odkryniemy. O, będzie... Przyniosłem gorący towar. Nowa Scania. Cześć, co ty tam gadasz? Naciśnięty. A zobaczymy, jak nie mają. Chyba takie same jak zawsze. A, czyli tylko żeby było bliżej. No to bardzo fajne. Tu idziemy. Ty, a ty sobie kupisz Eurotrucka? No, już mówiłem na odcinku, że będę kupował. No, jak chcecie, czy chcecie dalej odcinki z Eurotrucka. Ponieważ chyba dzisiaj miał być. Bo wiesz, że i tak penis ci tylko napisze, że zły filmik. No i to dobrze. Zapali, ja muszę wycofnąć, naprawić. Oczywiście tutaj ręczne mamy. No i tylko zajadę do garażu. No chociaż nie, tylko naprawię tutaj.
wszystko. I zaraz się skończymy. Ej, no wymyśliłem wierszyk. Czekaj. Bo już kończę. No to do zobaczenia w następnym odcinku. No i hej, cześć. Pa.